dziękuję za sam pomysł, żeby mówić o ludziach, których już nie ma, co po nich zostało, i bardzo się cieszę, że mogę powiedzieć, że po moim mistrzu zostało bardzo dużo. Odbiorę panu przewodniczącemu przyjemność strofowania mnie, że czas minął. Postaram się to mówić krótko, uzasadnione. Zaskoczą to robię, bo wszystko jest ciekawe. Nie, nie, ale ja nie chcę, żebyś mi powiedział, ty zawsze za szybko kończysz i tak dalej, i tak dalej. Chodzi o to, że tu pod przewodnictwem naszego wielkiego szefa został wydany specjalny numer poświęcony profesorowi Nowackiemu, także powiem o tych najważniejszych sprawach. Oczywiście miałem też na początku dylemat, czy wystąpić w koszuli i garniturze jak pan przewodniczący, czy iść w stronę Warszawy i Gdańska i ubrać sweter. Z sympatii dla pana profesora wyglądam tak, jak wygląda. U mnie po prostu jest ciepło. No, na Śląsku też mamy wągiel, wiesz, z gruby. Pani dziekan Kanarek pytała, czy jakiś tytuł, wtedy jeszcze nie miałem tego tytułu, ale moje wystąpienie jest zatytułowane jako Brzytwa Nowackiego. Nawiązuję tu do eseju Tomka Pieczykowskiego, który użył takiego określenia, że to, co charakteryzuje pracę profesora Nowackiego, to jest właśnie taka brzytwa metodologiczna. Jak przygotowywałem się do dzisiejszego wystąpienia, to nagle odkryłem, że profesor Nowacki przez całe życie pisał dokładnie to samo. To jest jak jedna taka opowieść, tak, ma do przekazania jeden pomysł, który ilustruje różnymi sytuacjami. I ten pomysł jest właśnie związany z metodologią, z takim rygoryzmem naukowym. Oczywiście tu muszę upraszczać pewne rzeczy, że dla profesora nauka to są wypowiedzi, które są kwalifikowane w kategoriach prawdy i fałszu. Tam, gdzie się pojawiają oceny, różnego rodzaju dyrektywy, to już są spekulacje, subiektywizm, i to niewiele z nauką ma wspólnego. I profesor przez całe życie był konsekwentnie do tego zmierzał. Oczywiście, moim zdaniem, tego typu pojęcie ma dużo więcej plusów. Ja bardzo lubię tego typu rozważania, które może nie do końca pewne rzeczy wyjaśniają, ale lepiej tak niż iść w radosną twórczość różnego rodzaju spekulacji, gdzie nie wiadomo, czy poruszamy się na gruncie nauki, czy to jest jakiś tam widzimisię takiego czy innego autora. Z przyjemnością chcę stwierdzić, nie tylko napomnę, że jest wiele prac, na przykład z lat 60. Wszyscy pamiętamy, szczególnie sędziowie, jest taki tekst profesora Odpowiednie stosowanie prawa, i w moim przekonaniu od tego czasu nic sensownego się nie ukazało. Czy jego fenomenalna praca, 69 rok, Analogia Legis, to te publikacje, które się w tej chwili pojawiają, to są publikacje, mówię, czy można analogię, czy nie, natomiast konstrukcja analogii, to rozróżnienie legis, juris, czym się różni analogia od wykładni rozszerzającej, to nikt, w moim przekonaniu, poza profesora Nowackiego nie wyszedł. A teraz chciałbym kilka takich elementów, które potwierdzają to, co powiedziałem. Pierwszy taki element, chyba najbardziej znany, najbardziej niezrozumiały, najbardziej krytykowany pogląd profesora Nowackiego, to jest rozróżnienie przepisu i normy. Pamiętam na jakimś tam spotkaniu, gdzieś przyjechaliśmy i jakaś osoba takim szeptem powiedziała o mojej grupie, to są ci, co nie rozróżniają przepisu i normy. To było straszna inwektywa, no jakby to są ci idioci, tak? Bo poprawność naukowa nakazuje, że to jest takie wyznanie wiary i tak to należy robić. Więc chciałbym powiedzieć, że nie kto inny, ale właśnie profesor Nowacki napisał książkę na temat rozróżnienia przepisu normy, i nie znam innej publikacji, która by w całości tej problematyce była poświęcona. No i twierdzenie, że profesor Nowacki, czy my jego uczniowie nie rozróżniamy przepisu i normy, jest oczywiście całkowicie nieprawdziwe. O co w tym rozróżnieniu chodzi? Oczywiście o brzytwę Nowackiego. I profesor mówił wyraźnie, że przepis to jest coś, co realnie istnieje. Tak? To, co jest realnie istnieje, to, co możemy znaleźć w przepisach. Tak? To, co możemy znaleźć w przepisach. Natomiast kiedy zaczynają się pojawiać pewne konstrukcje, tak, że norma to jest pewna wzorcowa struktura regulacji prawnej,
To znaczy, że ktoś zakłada, z jakich elementów powinno składać się prawo. Następnie odkrywa, że przepisy tworzone przez ustawodawcę nie zawierają tych elementów, są niekompletne, stanowią tylko pewne fragmenty. To znowu prowadzi do przekształcania tego, co jest realnym stanem prawnym, czyli przepisów, zbiór norm według założeń takiego czy innego badacza. No, chyba wszyscy zgodzimy się, że tu zaczynają się pojawiać elementy całkowicie subiektywne i próbuje się te przepisy wtłoczyć właśnie w jakieś właściwe elementy. Tak? Mówi się nie o konstrukcji, ale o rekonstrukcji przepisów i to właśnie normy stanowią podstawy rozstrzygania konkretnych przypadków. I cały, w moim przekonaniu, ten problem związany z rozróżnieniem przepisu i normy no właśnie dotyczy granic naukowego opisu prawa. Tak? Gdzie się kończą jakieś obiektywne ustalenia, a gdzie rozpoczyna się coś innego. Tak? W jakim sposób my jako naukowcy możemy ingerować w przedmiot, jakim są przepisy, uzupełniając, poprawiając to, co zostawił prawodawca. I w moim przekonaniu nie jestem taki jak profesor Nowacki, jeżeli ktoś chce tworzyć sobie normy, to bardzo proszę, tak? Tylko trzeba wyraźnie powiedzieć, czym jest przepis, to co realnie istnieje, a ja mam pomysł na budowę czegoś innego. Ja teraz często z swoim wnukiem bawię się klockami Lego i dostaję taką pudełko klocków Lego i to są właśnie przepisy i z tego budujemy domki, ptaszki, żyrafy i cokolwiek, tak? Ale czy klocki Lego to są żyrafy? Tak? Nie, to są te klocki różnej wielkości, kolorów, z których można różne rzeczy budować. Jeżeli ktoś chce, jeżeli jest jakieś uzasadnienie i po coś to jest, to niech sobie buduje i tylko powie wyraźnie, co właściwie robi. To rozróżnienie przepisu norm nie jest czymś takim koniecznym, fundamentalnym. Znam wiele wybitnych dzieł z całego świata, gdzie autorzy piszą o fantastycznych rzeczach, w ogóle nie odwołując się do rozróżnienia przepisu i normy. Tak samo praktyka sądowa. Ja jestem praktykiem, występowałem przed wszystkimi możliwymi sądami i nie przypominam sobie, żeby w jakiejkolwiek sprawie to rozróżnienie przepisu i normy było mi do czegoś potrzebne. Gdyby przyjąć, że interpretacja, tak, to jest budowanie norm na podstawie przepisów, to mogę stwierdzić, że sądy praktycznie nigdy interpretacji nie dokonują, bo do rzadkości, do wielkiej rzadkości należą rozważania, że sąd staje i mówi, no najpierw co musimy zrobić, to zbudować normę i tak jak to twórcy chcieli, że to ma być norma jednoznaczna, czego nikt nigdy nie rozumiał i właśnie świętej pamięci Staszek Czepita, nawet w księdze pamiątkowej ku czci profesora Nowackiego napisał, no najwyższy czas byłoby powiedzieć, o co z tą jednoznacznością chodzi. Z tego, co wiadomo, już ten wymóg jednoznaczności odchodzi, już nie jest tak rygorystycznie to rozumiane. Dlatego dzieje się tu, moim zdaniem, krzywda profesorowi Nowackiemu, że on jest zacofany, nie rozróżnia i tak dalej. To jest wcale nieprawda. Bardzo precyzyjnie rozróżnił, pokazał, co w sposób naukowy, w jego rozumieniu nauki, można zbudować, czym jest prawo, czym są przepisy. Natomiast zabawa klockami Lego i budowanie sobie żyraf, domków, ptaszków, bardzo proszę, każdy może. Natomiast czynienie zarzutu, że w tej chwili to jest jakieś passé, jest na przykład wiele polskich publikacji, w których autorzy w pierwszych zdaniach deklarują, tak, i mówią, wierzę w rozróżnienie przepisu i normy, i to nie ma żadnych konsekwencji w stosunku do dalszego działania. Tak, jest deklaracja, rozróżniam, a potem robię swoje, absolutnie nie odwołując się do tego. Kolejną taką sprawą chciałbym zwrócić, no, moim zdaniem, fenomenalnie to, co cechuje publikacja profesora, to jest prostota. Tak? Genialne pojęcie luki w prawie. Tak? W niektórych publikacjach są miliony luk, takich, nikt się w tym nie orientuje. Sądy dziwolągi wyprawiają,
rozróżniając takie czy inne luki. Jak jest taka, to można analogię, tu nie można. Straszny bałagan się porobi. U profesora jest wszystko proste. Luka to jest ocena. Tak? To, co jest i to, co być powinno. I to rozumienie luki, takie rozumienie luki jest w naszym życiu stosowane. Czy mówimy o luce w płocie, to, co my robimy na egzaminie, jak dajemy komuś kiepską ocenę, no to stwierdzamy, co? Lukę wiedzy. I co to jest ta luka? To jest to, co nasz student wie, a to, co według nas powinien wiedzieć. Tak? To jest zawsze nasza ocena. Pójdzie do profesora, który przyjmuje drzwi obok i ten profesor mówi, Boże, chłopie, ty nie masz luki, ty masz nadmiar wiedzy. Tak? To jest ewidentna ocena. I w moim wprawie, jakbyśmy cały tydzień patrzyli na jakiś tekst, to tam żadnych luki nie dostrzeżemy. Musimy zamknąć tekst, zamknąć oczy i pomyśleć, Boże, co tam być powinno, jak sobie wyobrażam to unormowanie i właśnie wtedy możemy sobie powiedzieć, proszę bardzo, jest luka, bo jest tak, a moim zdaniem powinno być inaczej. Fenomenalna, prosta, jasna konstrukcja, bez tych różnych takich 20 rodzajów luk, które niektórzy wyróżniają. Trzecia rzecz, tak króciutko chcę powiedzieć, no to moim zdaniem genialna koncepcja klauzul generalnych. Dla mnie całkowicie, dla profesora klauzula to jest nakaz oceny. Tak? To prawodawca deleguje kompetencje i mówi, słuchaj, ty jesteś bliżej sytuacji faktycznej, lepiej to zrobić niż ja. Dla mnie klauzula to prawodawca deleguje nam kompetencje i mówi, ty to oceń, mam do ciebie zaufanie. Tu fenomenalne sformułowanie świętej pamięci profesora Macieja Zielińskiego, który powiedział, bo pamiętaj, to nie jest tak, że ty możesz robić, co chcesz. Ja ci deleguję kompetencje, a ty zrób to, co ja bym zrobił, będąc na twoim miejscu. Tak? Czyli w tej sytuacji, prawodawca nam to kieruje, zrób to, co ja bym zrobił. Jesteśmy związani tym, co chce prawodawca. Tu świetne rzeczy na ten temat pisze profesor Tomasz Gilbert-Stuniński, który również jego myślenie nie jest w tym kierunku. Moim zdaniem całkowicie niedopuszczalne i sprzeczne z tym, co mówił Nowacki, co mnie się wydaje, są te koncepcje, dla których klauzula generalna to odwołanie, najgorsze, czy odesłanie do jakichś elementów pozaprawnych. Wszystko, co jest pozaprawne. Jeżeli ktoś przyjmuje taką koncepcję, że odwołujemy się przy wykładni czy przy stosowaniu do jakichś elementów pozaprawnych, to moje pytanie brzmi, to bardzo bym chciał słyszeć jego definicję stosowania prawa. No, nie może być stosowanie prawa polega na stosowaniu elementów pozaprawnych, bo to jest coś nie tak. Tak? Czy jak, no, jakie jest pojęcie legalności? Albo to jest zgodność z prawem, a tu, jeżeli mamy to odesłanie do elementów pozaprawnych, to nagle się okazuje, że to musimy zmienić wszystkie pojęcia, że legalność to nie jest zgodność z prawem, ale z całym szeregiem elementów pozaprawnych. Ja znam to, nie wiem po co, moim zdaniem nastąpiła pozytywizacja wszystkich wartości, wszystko mamy w prawie, wszystko i próby odwoływania się do jakichś tam coś, co jest poza prawem, jest niecelowe, niepotrzebne. Nie wiem, co tam możemy znaleźć, jeżeli jest w prawie wszystko. I wtedy mamy cały szereg problemów. Świetnie Tomek Studnicki na ten temat pisze, że to muszą być wszystko nasze oceny prawne. Tak? Jak czegoś nie ma, szukajmy obok i tak dalej. Tak samo no, z tym przepisem. To nie jest tak, że w przepisie jest wszystko, ale możemy sięgnąć do innych przepisów. Po co nam tu norma? No, jak czytamy jakąś książkę i jakieś zdanie nie jest zrozumiałe, to ono jest zrozumiałe, jeżeli przypomnimy sobie, co było przed, co jest potem, a nie słyszałem, żeby ktoś w literaturze budował jakieś normy prawne, żeby zrozumiał, co tam winę tu, czy ktoś tam robi. I ostatnia rzecz, bo już Marek szykuje się, żeby mi przerwać, to kwestia, moim zdaniem, fenomenalna i najważniejsza i w dzisiejszych czasach szczególnie ważna, to, o czym próbował tu w aspekcie profesora Znamierowskiego mówić pan profesor Zajadło. To jest właśnie stosunek profesora Nowackiego do Trybunału Konstytucyjnego. I kiedy pod koniec lat 90. pisał swoje rzeczy, to były to poglądy powszechnie odrzucane. Potem, później w niektórych pracach profesora Sadurskiego, Lecha Morawskiego, czy nawet profesora Adama Sulikowskiego, to
te elementy się pojawiają. Ale to profesor pierwszy zwrócił uwagę na to, kto jest adresatem pewnych przepisów konstytucyjnych. I chodziło mu o na przykład teraz artykuł drugi, no, kto jest adresatem przepisów państwo prawa, czy który ma w dodatku realizować zasady sprawiedliwości społecznej. I profesor był zwolennikiem i całkowicie się z tą tezą zgadzam, że to absolutnie tych przepisów, te przepisy nie mogą być nawet dotykane przez Trybunał Konstytucyjny. To z adresatami tych przepisów jest prawodawca. Tu ustrojodawca mówi, kształtuj prawo, kształtuj system prawa, żeby to było państwo prawa i to jest twoja decyzja, tak? To ty masz przyjąć rozwiązania, które realizują zasady sprawiedliwości społecznej. I co, nie miał racji? Bo proszę powiedzieć, co się dzieje? No co się teraz będzie działo? Tak? Może ktoś tam uchwalić dowolny przepis, a pani Przyłębska z panem Piotrowiczem powie, o nie, nie, nie. To jest sprzeczne z zasadą państwa prawnego i ich decyzja jest ostateczna i nasze wybory, wszystko niweczy się, bo kilku politycznych nominatów podejmie taką, a nie inną decyzję. Więc ja bym powiedział, że obojętnie jaki to trybunał, profesor to pisał pod koniec lat 90. Nie było to mile widziane. Myślę, że ma rację. To my musimy podjąć, kto ma tego typu decyzje podejmować, czy legitymowany demokratycznie parlament, tak, czy polityczni nominaci takiej czy innej partii. Bardzo dziękuję państwu. Wspaniała punktualność, panie profesorze. Aha, bardzo dziękuję. Na Śląsku tak jest. Wie?